Policjanci pracują na miejsce, gdzie doszło do zabójstwa 3 osób, 2 osób dorosłych i 7-letniego dziecka. Wszystko dzieje się to pod nadzorem prokuratora. Z racji tego, że jest to objęte śledztwem prokuratorskim, szczegółowych informacji bliższych na razie nie możemy udzielać. Jedynie co możemy dodać, to że został zatrzymany 18-letni młody mężczyzna, który w chwili obecnej jest podejrzewany o popełnienie tego przestępstwa. Natomiast jest to kwestia niedługiego czasu, prawdopodobnie godziny, dwóch, kiedy będzie miał postawione zarzuty zabójstwa. Trudno mi powiedzieć, jak długo będą czynności trwały, dlatego że z racji wagi tego przestępstwa musi to być wszystko dokładnie zrobione, zresztą zawsze robimy bardzo dokładnie i prokurator będzie decydował, co jeszcze należy zrobić. A, do swoim? Ale to trochę.